Z tej strony Ada i Mateusz. Witamy w podcaście Martwo. Na samym początku powiemy, że to jest podcast komediowy, a nie komediowy. Komediowo-kryminalny. Tak. Jeśli uważacie, że komedia i kryminał nie pasują do siebie, to nie słuchajcie, no po co będziecie się męczyć, tak? Ale polecamy. Ale jeśli jesteście z nami co tydzień, to witamy. Witamy was z powrotem. No, dzisiaj odcinek o takim człowieku, o którym nie sądzę, że słyszałeś. Niedowierzanie. Nie wiem, ja szczerze mówiąc jeden podcast jakieś 3 lata temu słyszałam o nim i tyle. To będzie seryjny morderca, oczywiście. I to będzie człowiek, który nazywał się Herb Baumeister. Cool imię. Mega. Herb Baumeister. Mhm. Jak to się pisze? Herb Baumeister. Przez ły. No tak mi powiedziałaś. Tak. Jak to pisze? Herb Baumeister. Nie wiesz, jak to się pisze? Baumeister. Okej. Okay. Meister. Urodził się 7 kwietnia 1947 roku w Indianapolis w stanie Indiana. I był najstarszym z 4 dzieci Herberta i Elizabeth. To on dostał imię takie skrócone. Nie Herbert miał na imię, tylko Herb, do niego wszyscy mówili. Nigdy go nie nazywał Herbert. To tak jak ja jestem Ada, tak? Ja od dzisiaj będę mówić Adrianno. Nie mów do mnie po imieniu. Pani kochana. No więc na niego wszyscy mówi Herb. Pewnie dlatego, że nazywał się tak samo jak ojciec. Nie wiem, po co dają dzieciom takie same imiona. No i w okresie dojrzewania on zaczął wykazywać antyspołeczne zachowania, takie jak bawienie się martwymi zwierzętami. Red flag. Od razu już czerwona flaga. Nie. Mm-mm. Oddawał mocz na biurko nauczycieli w szkole. Co? No. Pierwszy słyszę takie w ogóle jakieś rzeczy. Halo. No i został w młodym wieku zdiagnozowany ze schizofrenią, na którą w ogóle nie był leczony. Oj, to już ciężko. No. Tak w wieku takim szkolnym? Mhm. Wcześniej się zaczęło. Masakra. No i w 1965 roku zaczął studia, ale szybko z nich zrezygnował. Zaczął się czepiać różnych prac dorywczych i w listopadzie 1971 roku wziął ślub z Julianą Sater, z którą miał później 3 dzieci. W latach 70. został przyjęty do szpitala psychiatrycznego na prośbę jego ojca, bo według jego żony nie radził sobie. No, myślę, że konsekwencje nieleczonej choroby psychicznej. Na prośbę jego ojca? Tak, jego ojciec go... Według jakby, żony? No, żona go Herberta. Nie... Herberta? On sobie nie radził. I ona pewnie zadzwoniła do jego rodziców, bo oni byli jeszcze stosunkowo dosyć młodzi, nie? Mieli 20 parę lat. I ona zadzwoniła do rodziców, bo nie wiedziała, co z nim zrobić. Tak? No, stary, weź go, bo nie mogę. No. No dzieci mi ciekawe, proszę. Czy w ogóle wiedziała, że on jest chory psychicznie. Szczerze mówiąc, wątpię. Możliwe, że nie. No. To już wtedy unieważnione małżeństwo. Mogłoby tak być. No totalnie, tak jak jest, wiesz, tak kłamiesz o jakby swoim stanie zdrowia, no to... Zwłaszcza, że to jest taka bardzo poważna choroba, bo jednak schizofrenia ma... Każda choroba jest poważna. Nawet teraz jakby ta choroba taka, że bardzo dużo ludzi ma cukrzycę, nie? Ale nie powiesz komuś, tak? Spadnie ci cukier, nie wiesz, nie kiedy wiem, nagle dlaczego leżysz. Dlaczego ktoś nie chciałby o czymś takim powiedzieć? No ale są, wiesz... Dla swojego bezpieczeństwa no, o tym mówisz. Tak samo epilepsję czy coś, nie? No. Wiadomo. No jakby on miał jakieś tam prace dorywcze, ale pod koniec lat 80. jakby zaczął mieć... więcej szczęścia w życiu, bo założył firmę, która nazywa się Save-A-Lot i to było praktycznie taki second hand, że sprzedawał tam używane rzeczy, nie tylko ubrania. To była taka sieciówka sklepów, takich second handów. Tak. Ten sklep osiągnął bardzo duży sukces i on zarobił bardzo dużo hajsu. No chodziły jakie kareny tam. Kareny. Kareny. No a w tym samym czasie zaczął spędzać dużo czasu w barach gejowskich w Indianapolis. Na darmowe drinki chodził. Sobie jaki chłop postawił, nie? Może. Jego żona tak cały czas żyła w jego cieniu, jak
rozmawiali na przykład z kimś, to on zabierał za nią głos, jakby nawet nie mogła za siebie mówić. I kilka razy rozstawali się i wracali do siebie. W ogóle prawie nie było między nimi żadnej intymności oprócz prokreacji. Trójka zrobiona. Po co więcej? Odstawiamy ten, ten, to zajęcie. Dokładnie. No i Juliana w ogóle przestała dbać o wielki dom, który kupił, jak się dorobił. I non-stop wyjeżdżała do swojej, nie do swojej, tylko do matki Herba, która mieszkała nad jeziorem Wawasi. Wawa! A to gdzie w tym wszystkim dzieci z nią jeździły? No tak, one wyjeżdżały z nią. Okay. Były jeszcze małe, więc tak sobie jeździli na długie tygodnie. I ona zawsze tłumaczyła, że Herb jest zapracowany prowadzeniem biznesu, tak? I ona sobie wyjeżdżała na tygodnie do jego matki. No i pewnego razu jeden z synów Herba, Erik, bawił się w ogrodzie za domem i znalazł częściowo zakopany ludzki szkielet. Matko Boska, myślałam, że powiesz jakieś dilda czy coś. Nie, ludzki szkielet lepszy. Ludzki szkielet w ogrodzie. No i pobiegł do mamy oczywiście i ona poczekała, aż Herb wróci z pracy i się zapytała, co to za szkielet w ogrodzie jest zakopany? Ja chyba... Ja wiem, co to za sprawa jest. Okej. Okay. No i uwaga, uwaga. Co powiedział Herb o szkielecie? On powiedział, że jego kolega, który jest lekarzem, ma ojca, który też jest lekarzem. Na Halloween zakopałem. No, bo ten lekarz używał tego szkieletu w prosektorium i on mu dał go na przetrzymanie, ale on już tak trzymał to w garażu i stwierdził, że to już nie jest nikomu potrzebne, to on to zakopie w ogródku. To między bratkami niech poleży. Słuchaj, powiem ci tak. Juliana mu uwierzyła, więc nie wiem, czemu ty nie. Ona jakaś głupia jest. No. Ja bym od razu poszedł na policję, tylko by mi dziecko pokazało. I bym pomyślał sobie, ale go wychujam. Teraz będzie mój dom. No. Z trupami w ogrodzie. Ale mój. A on sobie, wiecie, do więzienia pójdzie i spokój, tak? I nagle będę miała moje zdanie, będę mogła mówić, co chcę i tak dalej. Nie będzie jakiś wszerz chodził Herb za mną i mówił moje myśli dookoła. I na początku lat 90. policja w Indianapolis zaczęła otrzymywać raporty o zaginięciach młodych gejów. Zaginieni byli w podobnym wieku i mieli podobny wzrost i wygląd. Brzmi jak... Ktoś ma typ. Profil. No ale niestety w tym czasie, w sumie to teraz nie jest lepiej, bo Indiana to jest bardzo konserwatywny stan w Ameryce i mieszkańcy średnio się interesowali zaginionymi homoseksualistami. Nawet policja na początku myślała, że po prostu uciekali do większych miast, gdzie bycie gejem było bardziej akceptowalne. Zwłaszcza, że to był koniec lat 80., początek 90., kiedy w Polsce wciąż tak jest. No, tam też nie no jest. No jesteś gejem do większego miasta. No, no. No bo jakby, co tam zrobisz w tym Kraśniku? Czy gdzie to tam się żyje? Mm. Jedną z pierwszych osób, które zaniepokoiły zaginięcia, był Virgil Vandagriff. To był prywatny detektyw, który podejrzewał, że za zaginięciem kryje się coś więcej. Po tym jak matka 28-letniego Alana Brusarda zgłosiła się do niego z prośbą o pomoc, bo policja wiadomo jak jej pomogła. No wyjebane mieli. No i on jakby... Wiedział, że ostatnio widziany był Alan w barze, opuszczając bar gejowski Brothers i rozwiesił plakaty ze zdjęciem Alana z prośbą o informację. I też na początku podchodził do tego sceptycznie, ale zwłaszcza, że to Alan był osobą, która bardzo nadużywa alkoholu. On mógł gdzieś tam pójść w świat tak swoją drogą. Wkrótce dowiedział się, że lokalna detektyw Mary Wilson pracowała nad zaginięciem kilku innych młodych gejów. No i Vandagriff i jego pomocnik Bill Hillsley zaczęli pytać ludzi w lokalnych gejbarach o zaginionych, ale do niczego to jakby nie doprowadziło. I w 1992 roku niejaki Tony Harris skontaktował się z policją, mówiąc, że mężczyzna o imieniu Brian Smart zabił jego przyjaciela. To ta sprawa. Tak.
Crime Junkie to zrobiły, mm-hmm. nie? Tak, tak, no ja słyszałam tak. Tylko Crime tak, Junkie dobra. To zrobiły, nie słyszałam tego no, nigdzie. No. No i próbował zabić również jego, używając węża ogrodowego w trakcie sesji erotycznej asfiksji. No i policja powiedziała mu praktycznie, że nie wie, nie jest w stanie im podać więcej szczegółów, to jak go zobaczy ponownie, to niech się zgłosi wtedy. No tak. Niech chodzi tak, za tak. typem, który go udusił. Jakbym go zobaczył ponownie, to bym spierdolił jeszcze dalej coś. Nawet bym się nie popatrzył dobrze. No, ale Tony był uparty i zaczął odwiedzać biuro Wanda Griffa, gdzie opisał mężczyznę jako wysokiego, szczupłego, mało rozmownego. Powiedział mu, że zajmuje się architekturą krajobrazu i że pochodzi z Ohio. Powiedział też, że ma pusty dom za miastem, który przygotowuje dla nowych lokatorów. Ogólnie to oni poznali się tam w jakimś barze. Ten on i ten Brian. On zaprosił go do domu na drinka i pływanie w basenie, bo miał basen w domu. Tak, pamiętam ten basen. Mm-hmm. Pamiętasz, byłeś sam? Nie, no nie byłem tam, tylko no. No i zaczęli jechać w stronę północy Indianapolis do bardzo zamożnej dzielnicy. Wchodząc do domu, Tony zauważył kilka samochodów zaparkowanych przed garażem. W domu wszędzie stały pudła i części mebli. Trochę jakby może prawdę mówił, że remontuje dom dla jakichś nowych lokatorów. No i zaprowadził go do basenu w piwnicy. Tony zauważył, że wszędzie jest bałagan. Dookoła pokoju stały manekiny, które wywołały u niego dreszcze. What the fuck? Wchodzisz, basen, manekiny, uciekam. Ale wiesz, co powiedział Brian, jak zauważył, że Tony zobaczył te manekiny i zaczął panikować, a Brian do niego: te manekiny są tutaj, bo ja jestem samotny i one są moim towarzystwem. Ty psycholo, spierdalam stąd, ty psycholo, do widzenia. Głupi jesteś? Jeden to jeszcze jest tak okej, jak ma się w pokoju. Nie, wyobrażasz sobie, wchodzisz do typa i wszędzie manekiny stoją. Nie, ale taki jeden mógłbym mieć. Jesteś projektantem mody? Nie. Tak. Tony trochę tak utknął za miastem w jakimś miejscu, nie wiadomo jakim, pełnym manekinów. I Brian powiedział, że musi wyjść na moment. I po tym jak wrócił, to wydawało się Tonemu, że on jest pod wpływem jakiejś substancji, prawdopodobnie kokainy, bo tak się zachowywał bardzo, jakby był bardzo pobudzony. Mhm. I Brian namówił Tonego na pływanie. No i zaczął mu, sobie tam siedzieli w basenie, pili drinki, tak bardzo relaksujące, no nie? Dookoła manekiny. Ja bym totalnie uciekał stamtąd. Co on tam jeszcze robi w ogóle, ten Tony? Ciekawe, gdzie bym miał uciec w środku niczego, poza miastem, w środku nocy. Do sąsiadów. No i ja bym biegał i tam, jakiś stary gej, mam manekiny przy basenie. Czy coś. No i Brian zaczął mu opowiadać o tym, jaką rozkosz można czuć dusząc lub będąc duszonym w trakcie stosunku płciowego. Rozkosz. I poprosił Tonego, żeby go podduszał. Żeby ten go udusił, tak. Podduszał i on wtedy poczuł się, wiesz, pewniej, że próbowałem na nim, to on na mnie. Bo Tony się, wiesz, zgodził i zaczął go podduszać. On zaczął się masturbować. I Tony był przerażony i robił wszystko, co prosił go Brian, żeby tylko nie zrobił mu krzywdy. Biedny. Bo zaczął podejrzewać, że jego zaginiony przyjaciel Roger to totalnie chyba był poznał tutaj, tego Briana. Widział te manekiny. I chyba został przez niego zamordowany. Mhm. Chyba też się bawili w podduszanie. Mhm. No i potem oczywiście zamieniły się role miejscami i Brian zaczął dusić Tonego, który stracił przytomność. Wow. Obudził się po tym, jak Brian zaczął go ocucać, mówiąc, że to był wypadek, i Tony zaczął krzyczeć: czy to samo stało się Rogerowi Goodlettowi? O nie! To był wypadek! O kurde! Jaki cwaniak! Co to w ogóle jest? Co on pomyślał? Nic nie pomyślał, ten chłopak. Ale popatrz, jaki jest. Obudzi się: czy to samo stało się z Rojonem? Rogerem. Wow. Rogerem, przepraszam. Tak, więc ogólnie to Brian nie miał żadnej reakcji na to pytanie, oprócz złowieszczego uśmieszku. O nie, no to była reakcja chyba jakby znacząca. Oprócz. I Brian w końcu zasnął, a Tony udał się na górę i znalazł. To ta koka.
i znalazł pokoje dzieci. I tak, o co chodzi? What the fuck się tutaj dzieje? Czy on ma jakiś fetysz dzieci? To horror house, nie? No dosłownie. Zaczął szukać informacji, jak naprawdę nazywa się Brian, bo już twierdził, że chyba jednak nie Brian, i wrócił na dół, żeby znaleźć jego portfel. No i zaczął, bo tam większość ludzi ma dokument tożsamości, tak? No i zaczął szukać tego portfela, ale Brian się obudził. I po namowach Tonego, po błaganiach... Odwiózł go? Odwiózł go z powrotem do miasta. O, wow. O, ale miał szczęście. Ale że Tony był bardzo zestresowany i to była noc i w ogóle to nie miał pojęcia, gdzie dokładnie mieszkał ten Brian. Bo dosyć długo tam jechali, w środku nocy, i tak każdy dom wygląda tak samo, jak jesteś pierwszy raz w jakimś miejscu, więc nie bardzo wiedział, jak pokierować detektywa. Tak mniej więcej podał jakieś tam rzeczy, które pamiętał. No a co robiła policja wtedy? Bo to jest prywatny detektyw, który się tym zajmuje, a nie policja. Nic. Nie no, szukali. Trzech zaginionych. To był Richard Hamilton, 20-letni, Johnny Bayer, który miał 21 lat, i kilku innych mężczyzn, którzy zaginęli na początku lat 90. Policja też powiedziała temu Tonemu Harrisowi, żeby kiedy spotka tajemniczego Briana ponownie, to żeby spisał jego rejestrację. W ogóle niech go przyprowadzi. Jakby. Najlepiej było. No ale Wanda Grief jakby prowadził osobne śledztwo już jako prywatny detektyw. On jakby swoimi prawami się tam rządził i nie miał trochę więcej czasu niż policja, to na pewno. I postanowił skorzystać z porady medium, która nazywała się Wanda. I? Wanda Vision. Co to jest Wanda? Nie wiem. Jakaś pralka? Pralka? A może to jakieś firma z okularami? Oni jakieś filmy robią. Okej, okay, ale wiesz, ta Wanda miała inny vision, bo ona zobaczyła wizję mężczyzny przykutego kajdankami do łóżka, który był duszony, i powiedziała, żeby Tony nigdy tam nie wracał do tego domu. No da, nie wróci, jak już tam był i zobaczył ten manekin i pokoje dzieci. No to... Wróżka Oriana by więcej powiedziała. No albo bank. Salomea. Jeszcze by sucharem rzuciła. No i Wanda Grief wysłał swojego współpracownika, Billa, do poszukiwania tego domu na przedmieściach, i doprowadziło go to do posiadłości o nazwie Fox Hollow Farms, która pasowała do opisu, który podał Tony. I Bill zaczął obserwować dom, który należał do niejakiej rodziny Baumeisterów. Przez zły. Tak. Zauważył, że nikogo nie ma w domu, ale zrobił zdjęcia posiadłości, żeby pokazać Tonemu, ale Tony nie był przekonany, czy to był ten sam dom, no bo raz widzisz jakiś dom, a w domy w Ameryce, zwłaszcza takie duże posesje, to one wszystkie takie same. Ja bym pamiętał. No nie wiem. Ja obczałem wszystko. Ja nie. Zdjęcia, ja bym chodził zdjęcia. W 90. Poszedł gdzieś do Creepa i tak, w 90, wyjąłbym taką... W 92. byś robił zdjęcia. Tak, wyjąłbym dupą taką jednorazówkę z kiosku ruchu. Pracy. I cyk, wszędzie z lampą. No. No a co w tym czasie działo się z Herbem? Bo zapomnieliśmy o nim. Także Herb kontynuował swoje życie za fasadą udanego małżeństwa. Jego biznes zaczął się sypać. O. Juliana zaczęła mu grozić rozwodem. O, w końcu się wzięła za siebie ta kobiecina. I Herb zaczął się dziwnie zachowywać. Myślę, że dlatego, że miał nieleczoną schizofrenię. Bo zaczął się wyżywać na swoich pracownikach. I brał kokainę. To też. Ogólnie oczekiwał od swoich współpracowników, że będą go traktować jak króla, zasługującego na pogłony podwładnych. I ci ludzie tak, fuck this, zwolnili się i zostawili go samego. Brawo, brawo dla ludzi w ogóle, nie? Że... No wyobraź sobie, szef do ciebie przychodzi i tak, teraz mów do mnie, królu. Jesteś moim podwładnym. No, No i po ponad roku od zeznań Tonego Harrisa, 29 sierpnia 1995 roku, Herb postanowił udać się do baru, gdzie przebywał Tony. Aha. Nie mogąc uwierzyć, że ponownie spotkał Briana, bo uwaga, Brian Smart to Herb Baumeister.
Plot twist. Wow. Brak. Kto by się spodziewał? I on tak zagadał do niego. Tony? Mhm. O tak. Kurde. O, cześć. Siemka. Idziemy na duszenie? Jak tam twoje manekiny. I on tak, wiesz, ale on grał, żeby jakby wzbudzić jego zaufanie i pod koniec wieczoru zobaczył, gdzie on idzie do samochodu i spisał jego rejestrację. O, jaki mądry chłopak. Tak, jak mu policja powiedziała, żeby zrobił. I natychmiast skontaktował się z policją oczywiście, która sprawdziła, czy to jest samochód. Potwierdziło się, że Herb mieszkał w tej rezydencji Fox Hollow Farms, którą obserwował współpracownik detektywa Wanda Griffa. I mieszkał tam z żoną i z dziećmi. Policja potwierdziła, zanim jeszcze się udali tam do tego domu, że mają basen w piwnicy, czyli wszystko się zgadza. Wszystko, co powiedział Tony, manekiny się sprawdziło. Wszędzie stoją. No tego nie mogli jakoś sprawdzić, zanim tam się udali. Mary, to była ta policjanka, która się zajmowała tą sprawą, ze swoim przełożonym, bo jakby oficjalnie to policja musi ich aresztować, a nie prywatny detektyw. No tak. No i ona udała się ze swoim przełożonym Thomasem Green do sklepu Herba 1 listopada i powiedziała, że zajmuje się poszukiwaniem zaginionych młodych mężczyzn i chciałaby przeszukać jego dom. Czemu oczywiście odmówił. Wiadomo. I skierował ich do swojego prawnika. No, ale jaki Mary mądry. Wiedziała, że Juliana jest współwłaścicielką domu i udała się do niej w celu uzyskania zgody na przeszukanie, ale ona na początku odmówiła, więc ona nie powiedziała dlaczego. No pani kochana. Dlaczego ona chce przeszukać ten dom i Juliana była w szoku, ale i tak nie wyraziła zgody. What the fuck, ona nie miała takich flashbacków, że ding dong. Dopiero po około 6 miesiącach Juliana w końcu wyraziła zgodę na przeszukanie ogrodu i powiedziała też Mary, że jej dziecko znalazło szkielet zamiast dilda. Tak, i Herb w tym czasie akurat był poza miejscem zamieszkania, wyjechał właśnie z tym dzieckiem do swojej matki i ona zgodziła się... Z jednym dzieckiem? Tak, z jednym dzieckiem wyjechał i ona wtedy zgodziła się na przeszukanie domu. Ogólnie to ona w tym czasie miała po prostu dosyć już Herba. Był nie do zniesienia i chciała się z nim rozwieść. Więc... I w końcu pomyślała tak, jak ja jej mówiłem, żeby pomyślała. Tak. No więc Mary udała się z dwoma policjantami do rezydencji. Ogród na pierwszy rzut oka wyglądał normalnie, ale kiedy zaczęli przekopywać takie miejsca, które wyglądały na niedawno rozkopane, to znaleźli kawałek kości ze śladami palenia. I znaleźli kawałki pokruszonych kości, które pierwotnie uznali za kamyczki. Bo nie myślę, że to kamyczki leżą wszędzie, a to były kości. O nie! Nie mów, że oni mieli tak między kwiatkami, wiesz, no tak, takie białe. No tak, po prostu w ogrodzie leżały jakieś białe... Oni myśleli, że to kamienie. Jak taki żwir biały. Policja tam przyszła i no, kamyczki leżą i chodzili, chrupali po nich, tak? Wow. A potem patrzą i tak, o, to jednak nie są kamienie, to są ludzkie kości. Czy ty to sobie wyobrażasz w ogóle? Jakbyś miała dzieci czy coś i że twój facet tam normalnie rozsypał kości swoich kochanków jakby trochę, których zabił i te dzieci tam sobie biegają między tymi różami i no bratkami. I dziecko znalazło ludzki szkielet, więc co cię tutaj dziwi? No nie no, no to jest w ogóle już pojebane. No tempest. I w pewnym momencie znaleźli szczękę. No to wydaje się, że to chyba człowiek, tak? Bo te kości to jeszcze mogą być z jakichś zwierząt, ale szczęka ludzka to już przekonujący dowód. Nie pomylisz trochę, no nie. No i Mary dostarczyła zebrane fragmenty do badania przez antropologa Stevena Nawrockiego, który potwierdził, że to ludzkie kości, które były całkiem niedawno palone. I kolejnego dnia policja wróciła do rezydencji i zaczęto odkrywać coraz większe cmentarzysko. Zaczęto ekshumować zwłoki z ogrodu. W domu odkryto manekiny i basen, dokładnie tak jak opisał to Tony. W ogóle, że ona tam siedziała i jej nie przeszkadzały te manekiny? Ona nie korzystała z tego basenu? Ja nie wiem. Kim jest ta kobieta? Juliana. Juliana. No i znaleziono również kamerę, którą prawdopodobnie Herb używał do nagrywania morderstw, ale tam nie było żadnych kaset ani nic w domu, tylko kamery? Samą kamerę. Może trzymał w pracy. Juliana była zatrwożona, bo Herb wyjechał z miasta z ich dzieckiem
I bała się, że może mu się coś stać, kiedy Herb dowie się, że jego dom przeszukuje policję. Więc od razu sędzia wydał nakaz odebrania syna spod opieki Herba. I o nim policja pojechała po to dziecko. A Herb w ogóle nawet nie podejrzewał, że oni przeszukują jego dom. On myślał po prostu, że jakby Juliana, wiesz, przez to, że chce się rozwieść, to chce opiekę nad synem. I nawet, wiesz, nie, nawet się nie pytał. No takie dobra, bierzcie go tam, bierzcie gówniaka. Oddał dziecko i elo. Ja pierdzielę. Kolejny tempak. I Juliana powiedziała, że nie miała o niczym pojęcia, ponieważ często wyjeżdżała z dziećmi i tam w ogóle prawie nie było w tym domu. No ja się domyślam, że ona była taka naiwna i nie wiedziała, co się dzieje dookoła. Jej szczęście w sumie, no, z może jednej lepiej. Strony. I zaginięcia mężczyzn pokrywały się z wyjazdami Juliany z dziećmi. Ponad 60 policjantów i strażaków przeszukiwało działkę. W ciągu kilku dni znaleziono 5,5 tysiąca fragmentów kości, które należały do co najmniej 4 osób. Sąsiedzi Baumeisterów poinformowali policję, że na ich działce również znaleźli ludzkie kości. Słucham. Słucham. Typiara sobie chwasty piliła, znalazła kości ludzkie i nigdzie tego nie zgłosiła. Nie, to już było, jak oni robili przeszukania działki u niego i oni zauważyli, policja tam jest, zobaczyli, że na ich działce też są ludzkie szczątki, tak? Aha, oni takie, sprawdzę u siebie, może oni też tam mam. Mieli, wiesz, takie działki o bardzo dużej powierzchni z jakimiś lasami w ogóle, no to... Bo sobie tam wrzucił trochę kości, tu trochę, wiesz, jak je mielił na takie 5,5 tysiąca fragmentów, to się rozrzucało w każdym terenie dookoła, tak? Nawet u sąsiada się coś rzuciło. Masakra. Ogólnie to finalnie zidentyfikowano szczątki 11 ofiar. Na podstawie głównie zębów potwierdzono tożsamość Rogera Goodletta, czyli tego przyjaciela Tonego, on miał 34 lata. Stevena Hale'a, on miał 26. Richarda Hamiltona, 20. Noela Resendeza, 31. Alana Broussarda, 28. Alana Livingstone, 27. Jeffrey'ego Jonesa, 31. I Johnego Bayera, 20 lat. Pozostałe 3 ciała do dzisiaj są niezidentyfikowane. No a Herb, doszły go słuchy, że jednak coś się dzieje na jego posesji, że policja tam coś, jakieś szczątki odkryła i uciekł. I wiedząc, oczywiście policja go poszukuje i jego brat, nazywał się Brad. Ja pierdolę. Brad. Poinformował policję, że Herb dzwonił do niego z miasteczka Fenville w Michigan, mówiąc, że jest w podróży biznesowej i potrzebuje pieniędzy. Pytam chłopa, coś ty zrobił? On, przepraszam, mi spierdolę. On od razu jak się dowiedział, że policja go szuka, to im to zgłosił. Przynajmniej tyle. No brat i... kapuś. Herb przekroczył kanadyjską granicę 30 czerwca, a 3 lipca 1996 roku w parku Pinery w prowincji Ontario przyłożył broń do czoła i strzelił, umierając na miejscu. Wow, dramatycznie. Zostawił po sobie list samobójczy, podając za powód odebrania sobie życia jego upadający biznes i nieudane małżeństwo. Nie wspomniał nic o ciałach znalezionych na jego posiadłości. Oczywiście, że nie. Ogólnie to jakiś koleś powiedział, że widział go dzień wcześniej w samochodzie i on miał bardzo dużo kaset jakby do wideo, tak? Ale jak znaleziono go, to nie było kaset. Nie było kaset, więc gdzieś się ich pozbył. A możemy się domyślić, co na tych kasetach mogło być. No jak co? Jak ktoś dusi, on sobie tego, jak to się nazywa? Bije albo jak pali kości na przykład. O, albo jak pali, no. No, ogólnie mi się wydaje, to... że bardziej to były takie, wiesz, że jakieś tam... Fetysze, jakieś seksualne rzeczy i potem się wstydził tego, że jest homo. Wstydził się i zabijał gejów. Tak. Makes sense. Tak. Ogólnie to... Pod koniec lat 80. w stanie Ohio i Indianie była otwarta sprawa dusiciela z autostrady I-70 i ta sprawa miała, jakby była niewyjaśniona. Nie zidentyfikowano seryjnego mordercy, który właśnie przy tej autostradzie operował. Co to gdzieś blisko tam? I podejrzewa się, że był nim właśnie Herb Baumeister. Na podstawie szkicu i zeznań i duszenia. No, dusiciel, tak, no wiadomo. Według Juliany on często podróżował tą autostradą. I
ogólnie, jeżeli on był tym mordercą, to podniosłby liczbę potencjalnych ofiar do 21. Wow. Więc bardzo możliwe. No, tego się już jakby nie dowiemy, tak? No, ale jest to prawdopodobne, chociaż w sumie w latach 80. to tam... Nie wiem, było 10 seryjnych morderców na kilometr kwadratowy, więc może to był ktoś inny. Chociaż... Kiedyś to były czasy. Ale to też by było takie w sumie trochę dziwne, no bo zaczął tak, wiesz, takie randomowe, gdzieś tak przy autostradzie te ciała zostawiał i w ogóle. To czemu później, co był już taki pewny siebie, że ich w ogródku zakopywał? To sam się jakby na tym przejechał, nie? Że zmienił metodę jakby... pozbywanie się zwłok, porzucanie na autostradzie do zakopywania w ogródku za swoim domem. To już naprawdę musisz być taki ohoho, nikt mi nic nie może zrobić, tak? Ale chyba też tak jest, że im więcej, tym bardziej pewny siebie jest, tym mniej zwraca uwagę na szczegóły i dlatego oni potem wpadają, tak? To tak samo jak puścił go. Mhm. No bo w sumie to było... No, to jego gdyby zeznania to bardzo to dużo jakby, pomogły. Tak, jakby no. Gdyby nie Tony, tak? Mhm. No to dalej by to się działo, no. Pewnie. Bo jak no widać, policja miała wyjebane, no bo geje. Oni pojechali sobie gdzieś w podróże, nie wiadomo co. Dobrze, że był ten jeden detektyw, który się tym zainteresował, a nie od razu też to olał, nie? Bo też mógł tak zrobić. No. No, ale to wszystko już w tym odcinku. Wow. Manekiny, what the fuck. Uważajcie, kogo tam poznajecie w barach. Bo możecie poznać jakiego herba. No, z manekinami dookoła w domu. Masakra. Aż się nie chce z domu wychodzić. No. I wy tam laski lepiej mężów sprawdźcie. No, czy mają manekiny albo szczątki w ogrodzie. Dosłownie. Dobra. Kończymy dzisiaj odcinek i zapraszamy na nasze social media. Podcast na martwo. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa.